mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach. Otwieranie na ekranie. I dzisiaj, proszę Państwa, jest przesyłka od nie wydawnictwa, ale od autora. I myślę, że mogę tutaj zdradzić, bo to będzie zaraz widoczne, od pana Tomasza Szymańskiego. Przesyłka oczywiście z książką. I za chwilę tę książkę Państwu pokażę, za chwilę otworzę przesyłkę i się przekonamy, co to za publikacja. A tymczasem chciałbym przypomnieć, że jeśli ktoś chciałby z Państwa wesprzeć działanie tego kanału, a także wynagrodzić autorowi zrobienie tego odcinka otwierania na ekranie, czy poprzednich odcinków z cyklu Mówiąc Krótko, to może autorowi zafundować wirtualną kawkę. Link jest pod spodem i jest to bardzo prosty system. Można zafundować malutkie espresso za niewielką sumę, a można też nawet postawić kilka czy kilkanaście filiżanek kawy, jeśli ktoś będzie tak hojny, i będę za to ogromnie wdzięczny, za oszczędzone pieniądze, które normalnie wydałbym na kawę. Po prostu uzupełnię sprzęt do nagrywania kolejnych odcinków z cyklu Mówiąc Krótko. I otwieramy przesyłkę. Nożyczki być może nie będą tutaj potrzebne, ale się zaraz o tym przekonamy. Okej, dobrze. Lepiej będzie chyba użyć nożyczki, żeby też może nie narobić tutaj za dużo zniszczeń. Staramy się otworzyć to w jakiś prosty sposób. Kiedyś króciutko prezentowałem w programie BookTube książkę tego autora, rekomendując ją. Niestety nie miałem szansy przedstawić tej książki bardziej szczegółowo, ale teraz spójrzmy, cóż my tutaj mamy. Proszę Państwa, Tomasz Szymański i książka to ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia kapłana, wychowawcy i polityka. Tak ta książka się prezentuje. Książka ukazała się nakładem Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie. I zaraz powiem Państwu coś więcej na temat tej książki. Zaglądam sobie do środka. Są też jakieś zdjęcia. Zdjęcia czarno-białe, bo rzecz jasna zdjęcia z przeszłości, sprzed na pewno II wojny światowej. Ale jeszcze tutaj sobie zerknijmy, ponieważ dołączone do tej książki są jeszcze dwie dodatkowe drobne rzeczy. Jest zakładka, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak to wygląda. I taka broszurka, ulotka, kapłan harcerz obywatel, wystawa o księdzu prałacie doktorze Kazimierzu Lutosławskim. Tak to się prezentuje. Autorowi oczywiście ogromnie dziękuję za tę przesyłkę i zerknijmy sobie, co tutaj mamy. Otóż tak, mamy cytat z Romana Dmowskiego. Ksiądz Lutosławski: nie ma chyba człowieka w kraju, który by o nim nie wiedział. I następnie harcmistrz Rzeczpospolitej Stanisław Sedlaczek. Był to jeden z najwybitniejszych harcmistrzów, któremu harcerstwo zawdzięcza podglebie ideowe i gorący patriotyzm.
i wypowiedź marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Macieja Rataja, przyszły historyk naszego parlamentu nie będzie mógł nie zatrzymać się nad postacią świętej pamięci księdza Lutosławskiego. I jeszcze profesor Władysław Konopczyński, Kazimierz Lutosławski, płomienny patriota, kapłan, polityk, pisarz, doktor dwóch wydziałów, mówca z Bożej łaski, współtwórca Konstytucji. I tutaj mamy też jeszcze cytat z socjalistycznego pisma Robotnik o księdzu Lutosławskim, mianowicie fanatyczny endek. I książka otrzymała wyróżnienie w konkursie Fundacji Narodowej imienia Romana Dmowskiego na najlepszą książkę o historii i myśli politycznej narodowej demokracji w roku 2018. I zerknijmy sobie do środka. O, bardzo dziękuję autorowi za również dedykację. Mamy tutaj, oczywiście nazwisko Lutosławski jest znane, ale znane myślę przede wszystkim kojarzone z nazwiskiem kompozytora. Natomiast pytanie, czy postać Kazimierza Lutosławskiego jest tak faktycznie obecnie znana. I może taki fragment ze skrzydełka okładki przeczytam tutaj. Kazimierz Lutosławski, urodzony w roku 1880, a zmarły w roku 1924, był wybitnym społecznikiem, osobą, która swoje życiowe powołanie odnalazła w kapłaństwie i działalności wychowawczej. Należał do grona najważniejszych twórców polskiego harcerstwa. Zaprojektował krzyż harcerski, do dziś noszony na mundurach. Warto o tym wiedzieć, myślę. A swoimi artykułami i broszurami znacznie przyczynił się do pogłębienia wymiaru ideowego i moralnego polskiego skautingu. To również nietuzinkowy polityk, ważna postać obozu narodowej demokracji, poseł na Sejm. Prawo umożliwiało osobom duchownym zasiadanie w parlamencie. Wyrazisty i erudycyjny mówca. W pierwszych latach istnienia niepodległej II Rzeczypospolitej był osobą powszechnie znaną jako duszpasterz, rekolekcjonista, wychowawca młodych, publicysta oraz ksiądz poseł. Książka przedstawia jego losy, działalność oraz ideę. I może też dla tych, którzy nie znają autora Tomasza Szymańskiego, tutaj przeczytam jeszcze parę informacji o samym autorze. Urodził się w roku 1985, jest socjologiem, historykiem, muzealnikiem, pracownikiem naukowym Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Twórca i współtwórca wystaw, opublikował książki Ksiądz Kazimierz Lutosławski, czyli tę książkę, którą tutaj trzymam w ręku. Wydanie pierwsze tej książki ukazało się w roku 2017, a tutaj mam, jak rozumiem, wydanie drugie, bo jest to wydanie z roku 2024. Tak, jest to wydanie drugie. Oraz książkę Panie Lutosławskie, losy niezwykłych kobiet na tle historii dwóch stuleci oraz Polskość jako zaleta. I to jest książka, którą Polskość jako zaleta, którą miałem okazję bardzo krótko prezentować w programie BookTube. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu powiedzieć o tej książce coś więcej. Tym bardziej, że mam już wyzwanie, bo mam kolejną książkę tego autora. Boleję nad tym, że nie udało mi się jeszcze zrobić jakiegoś odcinka, czy mówiąc krótko, czy BookTube na temat tej książki. Jest także autorem artykułów ukazujących się w periodykach, publikacjach zbiorowych, czasopismach oraz na portalach internetowych. Pisze głównie o historii, kulturze, myśli politycznej i myśli społecznej. Przepraszam. Myślę zatem, że każdy, kto interesuje się historią i kto interesuje się zwłaszcza historią Polski i polskim też harcerstwem, powinien zwrócić, oj, upadło mi tutaj coś, powinien zwrócić na tę publikację szczególną uwagę. A autorowi dziękuję za podesłanie tej książki
i mam nadzieję, że uda mi się ją jeszcze zaprezentować. Może przy okazji z tą drugą książką, wcześniejszą, Polska jako zaleta, że będę mógł obie te książki jeszcze przedstawić Państwu bardziej szczegółowo. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i po raz kolejny proszę o subskrypcję, o udostępnianie linków, o polubienia. Proszę zwłaszcza o subskrypcję po to, żebyśmy przekroczyli limit 1000 subskrypcji, a także żeby zwiększyć też zasięg tego kanału i tego programu, mówiąc krótko. Zbliżają się różne zmiany i chciałbym naprawdę ten kanał rozwinąć. Daję sobie czas do końca roku. Jeśli się to nie uda, to wtedy będę musiał się zastanowić, co zrobić dalej z tym programem. Będę prawdopodobnie musiał zmienić częstotliwość nadawania. W tej chwili chcę utrzymać to w takim stanie, jak jest, a nawet zwiększyć tę częstotliwość, żeby Państwa informować na bieżąco o różnych nowościach, o różnych ciekawych publikacjach. Zatem zachęcam do kolejnych subskrypcji, także tych, którzy może z rzadka tutaj wpadają na ten kanał, a uważają, że taki kanał o dobrej książce katolickiej, konserwatywnej powinien istnieć i że dobrze by było, żeby w takiej formie były prezentowane książki katolickie, konserwatywne i takie, w której można znaleźć piękno, prawdę i dobro. I przypominam, że już na tym kanale ukazał się pierwszy wywiad. Mam w planach, mam taką nadzieję, że uda się tych wywiadów zrobić dużo, dużo więcej, ale to też zależy od Państwa. A co do zmian, które się zbliżają, to myślę, że się to wyjaśni. Nie wiem jeszcze, kiedy nadam ten odcinek otwierania na ekranie. Może to się wyjaśni już po, może przed nadaniem tego odcinka. Będę Państwa informował, co się zmienia lub zmieniło na bieżąco. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc Krótko z Panem Bogiem.